Ile wody potrzeba, by zaparzyć filiżankę herbaty? Ile by wyprodukować ryzę papieru? Tego i więcej dowiadywali się siódmoklasiści ze szkoły podstawowej nr 13, która przyłączyła się do międzynarodowego projektu szkolnego Badacz Wody, adresowanego do uczniów w wieku od 8 do 14 lat. Trzynastka jest jedną z 400 szkół w Polsce biorących udział w projekcie. Badacz Wody jest międzynarodowym programem związanym ze zmianą stylu życia przede wszystkim, ale również wykonywania różnych eksperymentów i nabierania szacunku do jednego z cenniejszych zasobów, jakie mamy na Ziemi, wody. Program Badacz Wody daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Program udostępnia szkołom gotowe materiały i zdjęcia, przede wszystkim jednak przez szereg eksperymentów i zadań uczniowie zdobywają wiedzę o sprawie o znaczeniu globalnym, jak szanować wodę pitną, do której nie każdy ma przecież dostęp. Chodzi nam głównie o to, żeby uświadomić sobie, że proces oczyszczania wody jest dość trudny albo ciężki i że nie wszyscy na Ziemi, wręcz przeciwnie, jest ponad 660 milionów osób, które nie mają dostępu do pitnej wody, żeby sobie uświadomić, że ta woda jest dla nas bardzo cenna. Uważamy, że poprzez doświadczenia, takie jak filtrowanie wody, jak sprawdzanie stanu jakości wody również w stawie czy rzece, pod kątem żyjących tam organizmów, również powoduje jedno, większy szacunek i większą troskę o to, żeby te zasoby wody były nadal dostępne. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczący nauk przyrodniczych również mogli skorzystać z warsztatów Badacz Wody. Warsztaty odbywały się w salce edukacyjno-konferencyjnej na terenie należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie. W ramach warsztatów nauczyciele uczyli się, jak w przystępny i ciekawy sposób edukować uczniów o wodzie, jak przekazywać wiedzę o tym, jak zużycie wody w szkole i domu wpływa na społeczności na całym świecie, jak kształtować postawy proekologiczne i jakie proste, lecz ciekawe eksperymenty można wykonać z uczniami w szkole. Jednym z nich jest budowa własnego prostego filtra wodnego, by zaprezentować uczniom w praktyce proces oczyszczania wody. Z warsztatów skorzystało 25 nauczycieli z Leszna i aglomeracji leszczyńskiej. Warsztaty przeprowadził Zdzisław Nitak, prezes Fundacji GAP Polska i koordynator projektu Badacz Wody w Polsce.